Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Dzień dobry. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam Państwa radnych, Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli kaliskich mediów, a także szczególnie serdecznie witam studentów Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 64. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącą Kamilę Majewską. Przechodzimy do punktu drugiego, propozycji zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 64. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym są 4 projekty uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 5. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok, przekazanego Państwu 17 maja. 6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej, przekazanego 17 maja. 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, przekazanego 17 maja. 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz, przekazanego 17 maja. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Program Edukacji Zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciw WZW typu B na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej, przekazanego również 17 maja. 10. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadanie skargi pana na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybiru w Kaliszu, przekazanego w dniu wczorajszym. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim projekt uchwały w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Piętnaście głosów za, siedem głosów przeciw. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Program Edukacji Zdrowotnej Wykrywania Zakażeń HCV oraz Szczepień Przeciwko WZW typu B na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Pana na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybilu w Kaliszu. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 4 arabskim punktów od 5 do 10. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 63. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 63. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w dniu wczorajszym. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Chciałby Pan Prezydent zabrać głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Proszę o przyjęcie sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Kalisza i jego zespołu w okresie międzysesyjnym. Zacznę tradycyjnie od sprawozdania z wykonania uchwał podjętych podczas sesji, która odbyła się 27 kwietnia. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na grunt będący własnością Miasta Kalisza na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z zapisami paragrafu 4 uchwały weszła ona w życie z dniem jej podpisania. W związku z powyższym podjęte zostały przewidziane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami czynności przygotowawcze związane z zawarciem na czas oznaczony, to jest 15 lat umowy dzierżawy na grunt będący własnością miasta Kalisza, położony w Kaliszu przy ulicy Cedrowej, oznaczony w ewidencji gruntów i zabytków w obrębie 011 Chmielnik jako działka numer 13 z przeznaczeniem na cele składowe pod lokalizację instalacji fotowoltaicznej. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok stosownie do niniejszej uchwały Rady Miasta Kalisza. Zwiększono budżet Kalisza po stronie dochodów o kwotę 4 500 000 zł ponad i zwiększono budżet Kalisza po stronie wydatków o kwotę 34 milionów. Niniejszą uchwałę Rady Miasta Kalisza przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych tutejszego urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do wiadomości i stosowania.
Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Powiadomiono wydziały tutejszego urzędu i podległe jednostki organizacyjne o podjęciu uchwały w sprawie zmiany WPF dla miasta Kalisza na lata 23-43. Uchwałę Rady Miasta Kalisza w przedmiotowej sprawie przekazano również Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz umieszczono na stosownej stronie internetowej miasta Kalisza. Sprawozdanie z wykonania uchwały miasta Rady Miasta Kalisza w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji. Rada Miasta Kalisza udzieliła dotacji celowych dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z paragrafem 6 ust. 1 szczegółowych zasad udzielania dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji stanowiącej załącznik nr 1 do stosownej uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalania na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza specjalnej strefy rewitalizacji. Wyniki naboru zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza. Wnioskodawcy, którym przyznano dotacje, zostali o tym fakcie powiadomieni pisemnie. Obecnie przygotowywane są umowy o udzielenie dotacji, które muszą zostać zawarte najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia beneficjentów o przyznaniu środków finansowych. Dotacje muszą zostać wykorzystane najpóźniej do 5 grudnia bieżącego roku, a następnie rozliczone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej. Rada Miasta Kalisza wyraziła wolę powołania podmiotu ekonomii społecznej spółdzielni socjalnej pod nazwą Spółdzielnia Socjalna Zielony Kalisz. Uchwała upoważniła prezydenta miasta Kalisza do dokonania wszelkich czynności związanych z utworzeniem oraz członkostwem miasta Kalisza w spółdzielni, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu prezydenta miasta Kalisza. Realizując wyżej wymienioną uchwałę, miasto wraz z partnerem wypracowało harmonogram działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej oraz ubiegania się o wsparcie na utworzenie przedmiotu ekonomii społecznej ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szczęście. W kolejnym etapie zostanie zwołane walne zgromadzenie założycieli, na którym będzie przyjęty statut spółdzielni oraz nastąpi wybór zarządu, a następnie złożony zostanie wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowanie tego podmiotu. Szanowni Państwo, omówię teraz pracę zespołu prezydenckiego w minionym okresie międzysesyjnym. Jeżeli chodzi o Wydział Rozbudowy Miasta, to w tym okresie zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Wprowadzenie zieleni urządzonej na skrzyżowaniu Alei Wolności z ulicą Sukienniczą na wysokości mostu Trybunalskiego. Zakończono również roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą Modernizacja warsztatów terapii zajęciowej przy ulicy Złotej 27 w Kaliszu. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Rozbiórka budynku przy ulicy Częstochowskiej 115 w Kaliszu. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia przy ulicy Asnyka 71-73 w Kaliszu. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Modernizacja placu zabaw w Szczypiornie przy ulicy 25 Pułku Artylerii od 4 do 8 oraz zakończono rozplantowanie ziemi przy ścieżce rekreacyjnej na ulicy Żytniej. Jeżeli chodzi o zadania będące w trakcie realizacji, to są to między innymi przyłączenie do sieci instalacji przyłączany znajdujący się w obiekcie budynek Żąpi, Kalisz, ulica Główny Rynek, czyli tutaj przed ratuszem. Przebudowa Głównego Rynku wraz z ulicą Kanonicką w ramach tego zadania, czyli rewitalizacja centrum miasta Kalisza, poprawa stanu układu komunikacyjnego.
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla głównego rynku oraz nowego rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu etap drugi rynek, nowy rynek. Zgodnie z podpisaną umową trwają prace nad dokumentacją projektową. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że mieliśmy problem tutaj z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy na nowy rynek i z elementami, które tam są planowane zgodnie z tą wygraną koncepcją. Natomiast w międzyczasie został powołany taki skład doradczy przez pana ministra i z tego co wiemy, ta opinia jest dla nas pozytywna. Dla tej pracy także niewykluczone, że już niebawem te warunki będziemy mogli wydać. W związku z tym projektant będzie mógł przystąpić do opracowania już samego projektu. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą Noce i Dnie. Pierwszy etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą budowa kontur centralnego wraz z rozbiórką budynku na terenie Ostry w Kaliszu w podziale na dwie części. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ulicy Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej. Wykonanie dostawy i montażu w ramach zadania pod nazwą wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze Grona w Kaliszu. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą przebudowa szaletu miejskiego przy ulicy Babinej w ramach zadania pod nazwą modernizacja szaletów miejskich. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania montaż OZPV na budynkach Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, archiwum przy ulicy Kościuszki. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozbudowa budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ulicy Jasnej 2 o zewnętrzną windę. Dokumentacja jest w trakcie weryfikacji. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzanie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ulicy Górnośląskiej, skrzyżowanie ulicy Górnośląskiej z ulicą Staszica. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego w podziale na dwie części w zakresie część pierwsza pod nazwą budowa sieci oświetlenia części ulicy Greckiej oraz szarych szeregów w Kaliszu. Roboty budowlane dotyczące zadania budowa oświetlenia ulicznego w podziale na dwie części w zakresie drugim. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Piotra Sulisławskiego w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Błękitno i Zielona Infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą Rewaloryzacja Parku Przyjaźni w Kaliszu. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą Ogród Sensoryczny dla Młodszych i Starszych, Zielony Zakątek przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu. Przepraszam. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ulicy Granicznej 1. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodziny przy ulicy Noskowskiej 9 w Kaliszu. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pod nazwą roboty konserwatorsko-renowacyjne polegające na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą w zakresie trzecim. Chodzi tutaj o teren położony w parku miejskim. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ulica Polna 17. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Aktywny Senior, obszar do ćwiczeń plenerowych i rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych przy ulicy Winiarskiej 26 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Otwarta strefa zabaw i aktywności dla dzieci. Roboty budowlane wraz z rysunkami wykonawczymi w ramach zadania pod nazwą wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie zjazdu dla rowerów, wózków przy schodach terenowych prowadzonych do Orlika w kierunku pawilonu handlowego na osiedlu Widok wraz z wykonaniem rysunków powykonawczych. Usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą monitoring pól marsowych. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Sulisławickiej na odcinku od ulicy Romańskiej do ulicy Celtyckiej dla zadania pod nazwą budowa infrastruktury technicznej. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Bajkowy Plac Zabaw wraz z Kaliskim Obserwatorium Nieba. Wykonanie adaptacji
gotowej dokumentacji projektowej wykonawcy dla potrzeb zamawiającego i przeniesienia własności dokumentacji projektowej wraz z prawami autorskimi i zależnymi dla zadania pod nazwą budowa żłobka na osiedlu Sulisławicy. Roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową w ramach zadania pod nazwą budowa zestawu trampolin ziemnych na osiedlu Widok wraz z dokumentacją projektową. Jest to zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą adaptacja lokalu przy ulicy Puławskiego 7/19 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą budowa przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ulicy Dworcowej. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą wykonanie zielonej instalacji przestrzennej w Kaliszu przy ulicy Szlak Bursztynowy. Wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji projektowej nabrzeża betonowego rzeki Prosty przy ulicy Wał Piastowski 3-3C. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą przebudowa dróg manewrowych i placu przy ulicy 3 Maja w Kaliszu. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pod nazwą budowa nowego układu komunikacyjnego Domku Szwajcarskiego, budynku oranżerii, rozbudowy toalety miejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania pod nazwą Noce i Dnie, rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego na terenie parku miejskiego w Kaliszu w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla Domku Szwajcarskiego w parku miejskim w Kaliszu. Jest to zadanie w trakcie realizacji i roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową w ramach zadania pod nazwą Mała architektura na Płucach Kalisza wraz z dokumentacją projektową. Jest to również zadanie z budżetu obywatelskiego. Jeżeli chodzi o postępowania i zapytania ofertowe ogłoszone lub będące w trakcie rozstrzygania, to jest to postępowanie na opracowanie projektu i wykonanie ekologicznego muralu w ramach zadania pod nazwą Mural na budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą budowa kortów tenisowych Kalisja w Kaliszu. Wykonanie dostawy i montażu w ramach zadania pod nazwą wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ulicy Ostrowskiej 25, Cegielnianej 2, Cegielnianej 6, Asnyka 12, Legionów 16 oraz Legionów od 24 do 26. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku przedszkola w Parku Miejskim w Kaliszu etap pierwszy, czyli wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej. Dostawa i montaż urządzeń i elementów systemu monitoringu w ramach modernizacji monitoringu wizyjnego miasta Kalisza. Oświetlenie ulicy prowadzącej do zielonego miejsca odpoczynku i rozbudowa miejsca spotkań Sulisławiczan w podziale na dwie części. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą montaż OZPV na budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ulicy Jasnej. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną dla zadania pod nazwą renowacja budynku pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka przy ulicy Grodzkiej 1 w Kaliszu. W przygotowaniu postępowania na roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą budowa systemu sygnalizacji pożaru DPS w Kaliszu przy ulicy Winiarskiej 26, zagospodarowanie działek na zielony zakątek, miejsce odpoczynku i zabawy dla dzieci i opiekunów. Roboty budowlane dotyczące zadania pod nazwą dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku szkoły podstawowej nr 18 przy ulicy Podmiejskiej. Ja jeszcze tutaj nie widzę budowy i projektu budynku boiska przy pierwszym liceum imienia Adama Asnyka. To jest to zadanie, które realizuje w tej chwili pani dyrektor. Wczoraj chyba, tak panie naczelniku, było wydane pozwolenie na budowę, także przystępujemy w tej chwili do przygotowania i ogłoszenia przetargu na wykonanie tego długo oczekiwanego boiska. Jeżeli chodzi o Wydział Rozbudowy Miasta, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, budżet obywatelski, od 8 do 19 maja mieszkańcy Kalisza mogli zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego.
Kolejnym etapem konsultacji jest weryfikacja projektu przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kalisza i jednostki organizacyjne Miasta Kalisza oraz ich opiniowanie przez organy jednostek pomocniczych Miasta Kalisza oraz Komitet Rewitalizacji. Weryfikacja potrwa do 21 lipca 2023 roku. Ja mogę powiedzieć tylko, że w tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków, ponad 150, dokładnie 151. Także budżet obywatelski cieszy się dużą popularnością, coraz większą w Kaliszu. Liczymy, że podobnie będzie przy głosowaniu. Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Pozyskiwania Funduszy 27 kwietnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru zgłoszeń do programu Maluch Plus 2022-2029. Wniosek złożony przez miasto Kalisz dotyczący budowy żłobka dla 73 dzieci na osiedlu Sulisławice został zakwalifikowany do dofinansowania. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 to prawie 3 miliony złotych, bez 30 tysięcy dokładnie. W tym dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy 2 miliony 600 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania z budżetu państwa to 350 tysięcy. Ponadto w ramach programu przyznane zostało dofinansowanie z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego na funkcjonowanie utworzonego żłobka przez okres pierwszych 3 lat. Kwota przyznanego dofinansowania to prawie 2 miliony 200 złotych. My już w tej chwili kończymy projekt na ten żłobek i niebawem przystępujemy również do całej tutaj procedury wyłonienia wykonawcy tego obiektu. I kolejna dobra wiadomość, Szanowni Państwo, 18 maja 2023 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru w ramach programu budowy przyszłych hal sportowych, przyszkolnych hal sportowych Olimpia. Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie w kwocie prawie 5 milionów złotych na budowę dwóch obiektów sportowych. Pierwszy z nich to obiekt przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Wartość zadania około 3,5 miliona złotych, dofinansowanie 2,5 miliona, wkład własny 1 milion złotych i to, panie przewodniczący, będzie ta autopoprawka do budżetu, którą będziemy dzisiaj składać. Ze względu na terminy musieliśmy zrobić to właśnie w tej formie, ponieważ to boisko będzie realizowane już niebawem. Musimy te środki wydatkować do końca roku, także dokumentacja jest skończona, zaraz ogłaszamy przetarg, musimy oczywiście podpisać najpierw umowy, to wszystko pewnie potrwa do czerwca, na tej czerwcowej sesji będziemy wprowadzać już tą dotację i w lipcu będziemy mogli ruszyć z przetargiem, także pół roku myślę na ten obiekt, jest to do zrobienia, chociaż no, jest to ambitne zadanie. Ta druga hala, czyli boisko podobne, wielofunkcyjne, które będzie zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kaliszu. To jest to, można powiedzieć, zadanie bliźniacze, ale to zadanie będzie realizowane zgodnie tutaj z naszym wnioskiem i z uzyskanym dofinansowaniem w roku przyszłym. Ponadto miasto uzyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody. Są to mniejsze zadania polegające na poszerzaniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Kalisza. Jeżeli chodzi o działalność Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, to zakończono roboty budowlane pod nazwą rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta etap pierwszy. Zadanie realizowano przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do wysokości 27 milionów. Wykonawca zakończył usuwanie usterek i nieprawidłowości wykonanych prac wskazanych w trakcie komisyjnego przeglądu robót przeprowadzonego w ramach rozpoczętej procedury odbioru końcowego oraz zgłosił roboty do ponownego odbioru. Zakończono również realizację zadań pod nazwą budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką, odcinek od ulicy Łódzkiej do ulicy Żwirki Wigury w Kaliszu. Wartość umowna zadania wynosi
20 200 000 prawie złotych, 200 tysięcy. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie wykonania w wysokości 6 600 000 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budowa ronda w ciągu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ulicy Prymasa Wyszyńskiego. Wartość umowna robót 8 300 000 prawie tysięcy złotych. Na realizację zadania uzyskano również dofinansowanie w wysokości prawie 3 000 000 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcy są w trakcie przygotowywania dokumentacji powykonawczych. Końcowy odbiór robót nastąpi po przekazaniu wymaganych dokumentów. Natomiast obie te inwestycje, obie te drogi są już w pełni funkcjonalne i służą mieszkańcom. Trwa realizacja zadań pod nazwą rozbudowa ulicy Starowiejskiej. Wartość umowna tych robót to ponad 2 miliony złotych oraz budowa odcinka chodnika w ulicy Bursztynowej. Tutaj ta wartość zadania to około 100 tysięcy złotych. Prace są na ukończeniu. Zawarto umowę na realizację zadania pod nazwą budowa nowej drogi. Połączenie Księżnej Jolanty od ulicy Częstochowskiej z ulicą Budowlanych. Przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonawca przystąpił do realizacji robót. Wartość umowna zadania to prawie 21 milionów złotych. Na realizację zadania miasto Kalisz uzyskało promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 19 milionów złotych. Po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego przebudowę ulicy Czaszkowskiej. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Postępowanie w związku z tym unieważniono. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie i odnowę oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Kalisza w 2023 roku z podziałem na 3 rejony. W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych ofert wyłoniono wykonawcę. I 16 maja tego roku zawarto stosowne umowy na wykonanie wszystkich prac w 3 rejonach. To jest ponad 1 000 000 zł, sumując te 3 rejony. Zgodnie z zapisami umownymi prace te powinny zostać wykonane w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy. Jeżeli chodzi o działalność Kancelarii Prezydenta Miasta, to po raz kolejny wspólnie z mieszkańcami spędziliśmy Święto Narodowe 3 maja na 3 majówce już tradycyjnej w Parku Miejskim. Po oficjalnych obchodach na pikniku w parku bawiło się kilka tysięcy osób. Uczestnicy mieli okazję skorzystać z wielu atrakcji, także wspólnego poczęstunku. Na najmłodszych czekały dmuchańce, animacje oraz malowanie twarzy, a dzieci ze sportowym zacięciem mogły postrzelać do bramek wspólnie z piłkarzami KKS Kalisz. Zajęcia sportowe prowadzili też szczypiorniści Energa MKS Kalisz oraz Kalisja Nordic Team. Swoje stoisko miała również Straż Miejska. Pracownicy kancelarii prowadzili liczne konkursy upowszechniające wiedzę o historii i teraźniejszości naszego miasta. Urzędnicy odpowiadali na pytania dotyczące nowego rozkładu jazdy autobusów KLA, rozdawali mapy z nowymi trasami, promowali kaliską kartę mieszkańca. Druga część trzeciomajówki odbywała się na placu przy Baszcie Dorotce, gdzie mieścił się targ, na którym można było zakupić produkty naturalne, rękodzieło, miody, produkty pszczele, kwiaty, ozdobne trawy i byliny, świece sojowe, ale również ręcznie wykonywaną biżuterię. Mieszkańców zaprosiliśmy do bezpłatnego zwiedzania Centrum Baści i Legend, znajdującego się tuż obok właśnie w Baszcie Dorotce. W sobotę 6 maja po raz kolejny wraz z samorządowcami powiatu kaliskiego włączyliśmy się w akcję sprzątania Prosny. Wraz z wiceprezydentami i pracownikami Kancelarii Prezydenta Miasta porządkowaliśmy rzekę na odcinku ze Sławina do Piwonic. W akcję zaangażowali się także strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej, wolontariusze, ekolodzy, firmy organizujące spływy kajakowe oraz przedsiębiorstwa agroturystyczne na terenach właśnie leżących przy rzece
Prośnie, ja tylko chciałem zauważyć, że z ramienia Rady Miasta Kalisza wsparł nas w tych wysiłkach tutaj radny Tomasz Bezen, za co mu również dziękuję, no bo był bardzo aktywny w trakcie tego wydarzenia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również, nawet w szerszym gronie, bardzo polecam tą imprezę, ponieważ ona łączy przyjemne z pożytecznym, a prosta rzeczywiście na tym odcinku powyżej Kalisza jest po prostu niesamowita. W środę 17 maja przy okazji wizyty w Polsce Kalisz odwiedził Michajło Simaszkiewicz, były mer naszego miasta partnerskiego, a obecnie starosta rejonu kamienieckiego. Podziękował w imieniu mieszkańców Kamieńca Podolskiego i całego rejonu za bezinteresowne wsparcie dla walczącej Ukrainy. Z jego rąk otrzymałem najwyższe odznaczenie za zasługi przyznane przez Radę rejonu Kamieńca Podolskiego, a także honorowy medal za działalność wolontariacką. Jest to, myślę, odznaczenie dla wszystkich mieszkańców Kalisza, którzy tak chętnie włączyli się w pomoc dla walczącej Ukrainy. I szanowni państwo, wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Kolarskim i Wielkopolskim Związkiem Kolarskim w Kaliszu przygotowaliśmy nowe sportowe wydarzenie w naszym mieście. 3 czerwca w dniu Międzynarodowym Dniu Roweru odbędzie się Gravel Summer Sprint Doliną Swędlin 2023. Trasa wyścigu przebiegać będzie przez tereny pięknego, atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Natura 2000. Uczestnicy pokonają ponad 25 km na zróżnicowanej nawierzchniowo trasie. Trasa to Kalisz, Nędzerzew, Rozdziały, Winiary, Szałe i z powrotem Kalisz. Start i meta odbywają się na stadionie. Będzie to, myślę, wyścig wyjątkowy pod względem rzeczywiście na krajobrazowy charakter, ale również na to, że zawodnicy będą mieli okazję finiszować na stadionie kolarskim. Jest to, można powiedzieć, jedyna taka impreza w Polsce przy Wale Matejki. Impreza ta ma charakter rajdu klasyfikowanego. Zawodnicy otrzymują numery startowe, a komisja sędziowska będzie mierzyć czas. Zalecany rower to gravel lub rower górski MTB. Troje z najlepszych zawodników zostanie nagrodzonych trofeami sportowymi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zachęcam serdecznie wszystkich do uczestnictwa w tym rajdzie, ponieważ ma on, jest jego formuła jakby jest tak zorganizowana, żeby dawała możliwość startu również takim amatorom, nawet dzieciom. Także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, to szanowni państwo, w dniu 8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza, który był rozciągnięty jakby na cały tydzień bibliotek. I w dniu właśnie 8 maja pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Styka wraz z gośćmi złożyli kwiaty przy pomniku swojego patrona oraz przy pomniku książki. W trakcie trwania tygodnia był też szereg imprez, które jakby towarzyszyły temu wydarzeniu. Jeżeli chodzi o działalność Galerii Tarasina, to 13 maja odbyła się muzealna noc w ramach Nocy Muzeów u Tarasina. Jak co roku galeria włączyła się w te obchody i można było chociażby odbyć spotkanie z kuratorem i obejrzeć wystawę pokonkursową kaliskich akumulacji. Dzisiaj finisaż tej wystawy, także wszystkich państwa bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast główną atrakcją była możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z profesorem Andrzejem Bednarczykiem i zespołem projektowym, który pracował przy wydaniu artbooka pod nazwą Listy Minotaurła do zakażonych. Jeżeli chodzi o działalność Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, to 5 maja odbyło się wydarzenie pod nazwą Apetyt na teatr, wystawa prac Andrzeja Pongowskiego. Odbędzie się, bo to jest jutro. Także zapraszamy państwa wszystkich. Będzie sam artysta i ten twórca wybitny plakatów, Andrzej Pongowski. Także zapraszamy serdecznie na to spotkanie.
Filharmonia Kaliska 12 maja Łukasz Długosz, Filharmonii Kaliskiej 19 maja kwartet Tomasza Bielskiego z jazzową dedykacją dla rodziny Fibigerów. Jeżeli chodzi o te wydarzenia, które również się odbyły, to podsumowując, jakby noc muzeów w Kaliszu, do późnych godzin wieczornych można było zwiedzać ekspozycję multimedialną właśnie w ratuszu, w Centrum Baśni i Legend Kaliskich. W akcję włączyły się także OKP Wieża Ciśnień z Akceleratorem Kultury, Galeria Sztuki Tarasina, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Po raz kolejny mieszkańcy miasta mieli okazję obejrzeć wnętrza byłego zakładu karnego. Goście zainteresowani działalnością placówek mogli je odwiedzać do godziny 23. W samym ratuszu pojawiło się 2,5 tysiąca osób zainteresowanych historią naszego miasta i naszymi zabytkami. W dniach od 28 do 30 kwietnia odbył się w Kaliszu Festiwal Czekolady i Słodkości. Młodsi i starsi kaliszanie mogli wziąć udział m.in. w warsztatach tworzenia i dekorowania czekolady oraz w malowaniu czekoladowego muralu. Na placu przed Basztą Dorotką pojawiła się prawdziwa czekoladowa fontanna. Na przybyłych czekały także strefa kuchni świata, rękodzieła oraz występy sceniczne. Nie zabrakło degustacji czekolady oczywiście o najróżniejszych smakach i odmianach. Festiwal był także okazją do odwiedzin Centrum Baśni i Legend Kaliskich. Działalność, Szanowni Państwo, w zakresie dbałości o tożsamość kulturową i ochronę dziedzictwa narodowego. Rozpoczynają się prace przy zabytkach, na które wnioskodawcy otrzymali dotacje z budżetu miasta. Beneficjanci, którym przyznane zostały dotacje z budżetu miasta Kalisza na 2023 rok, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, przystępują właśnie do realizacji zadań. W ostatnich dniach miasto Kalisz zawarło umowy dotacyjne z beneficjentami. Parafią Ewangelicka Augsburską w Kaliszu na prowadzenie robót budowlanych przy murze cmentarza Ewangelicko-Augsburskim w Kaliszu, polegających na remoncie fragmentu północnego muru odgrodzeniowego od strony wewnętrznej. Wszyscy wiemy, że to ogrodzenie wymaga pilnej interwencji. Z parafią prawosławną pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu na kontynuację prac przy malowidłach ściennych z 1930 roku w cerkwi prawosławnej pod wezwaniem właśnie apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Jest to restauracja przedstawienia ewangelistów świętego Marka i świętego Łukasza oraz ściany nawy przy prezbiterium. Z parafią katedralną pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kaliszu na prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Hańsów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu. To jest drugi etap prac, czyli korpus kaplicy, ściany zewnętrzne oraz na prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Górnośląskiej. Etap drugi, korpus kaplicy z piaskowca, elewacja frontowa z żeliwnymi drzwiami i okiennicami. Z klasztorem ojców franciszkanów w Kaliszu na prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym świętego Franciszka w kościele trzeci etap, pracownią Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego w Warszawie na wymianę pokrycia dachu pod prezbiterium kościoła ojców Bernardynów pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, czy są to obecnie jezuici, oraz budynków klasztornych oprócz dachu nawy kościelnej z przyległym do niej krużgankiem oraz domu formacji z łącznikiem ojców Bernardynów w Kaliszu przy ulicy Stawieszyńskiej 2. Współpraca miasta z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków przy upamiętnieniu cmentarza żołnierzy ukraińskich w Szypiornie. Znacznie zaawansowane są działania podejmowane dla upamiętnienia cmentarza żołnierzy ukraińskich w Szypiornie. Na zlecenie Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w Warszawie opracowana została i uzgodniona ze stroną ukraińską
Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Kaliszu oraz miastem Kalisz, koncepcja upamiętnienia Wojskowego Cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu. W ostatnim czasie Instytut pozyskał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki finansowe, które pozwolą na przeprowadzenie rewitalizacji tego największego w naszym kraju ukraińskiego cmentarza wojennego. Miasto Kalisz będzie partnerem Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w realizacji tego zadania. Mam nadzieję, że zostanie ono, to porozumienie, podpisane jeszcze w maju. O najważniejszych ustaleniach i zobowiązaniach obu stron poinformuję Wysoką Radę na kolejnej sesji. Współpraca miasta z Narodowym Instytutem Dziedzictwa przy oznakowaniu starego cmentarza żydowskiego położonego pomiędzy ulicą Nowy Świat z Kalmierzycką i Handlową w ugodzie zawartej 17 maja 2022 roku przed pierwszym zespołem orzekającym Komisji Regulacyjnej do spraw gmin wyznaniowych żydowskich pomiędzy Związkiem Wyznaniowym Gmin Żydowskich w RP z udziałem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, a prezydentem miasta Kalisza działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz w imieniu i na rzecz miasta Kalisza znalazło się szereg ustaleń związanych z oddaną miastu w nieodpłatne użyczenie częścią historycznej żydowskiej nekropolii zlokalizowanej pomiędzy ulicą Nowy Świat z Kalmierzycką i Handlową. Miasto zobowiązało się do przywrócenia użyczonej nieruchomości pierwotnej funkcji cmentarnej i podjęcia szeregu działań służących upamiętnieniu członków kaliskiej społeczności żydowskiej, którzy zostali tu pochowani, a także do starań o objęcie historycznego obszaru cmentarza w granicach z 1 września 1939 roku ochroną konserwatorską. Ujęte zadania rozłożone zostały na kilka lat i obejmują w szczególności oznakowanie cmentarza, oznaczenie miejsca pochówku rabina Abrahama Gambinera oraz wykonanie lapidarium z odzyskanych macew z cmentarza aktualnie przechowywanych na cmentarzu żydowskim przy ulicy Podmiejskiej w Kaliszu. W realizacji naszych działań będziemy się kierować zwyczajami i standardami upamiętnienia cmentarzy żydowskich, które zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Generalnym Konserwatorem Zabytków a Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz Naczelnym Rabinem Polskim 21 grudnia 2018 roku. Podjęliśmy starania o oznakowanie żydowskiej nekropolii. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego od 2017 roku realizuje projekt pod nazwą Program Oznakowania Cmentarzy Żydowskich na terenie RP, zakładający identyfikację wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce stanowiących we wrześniu 1939 roku własność gmin żydowskich oraz wprowadzenie ujednoliconej formy oznakowania oparty na ustaleniach wyżej wymienionego porozumienia. W związku z tym skierowaliśmy do Instytutu wniosek o wpisanie do programu w 2023 roku oznakowania cmentarza żydowskiego, tak zwanego starego w Kaliszu. Pragnę powiadomić, że Narodowy Instytut Dziedzictwa otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Instytut przygotowuje właśnie porozumienie z miastem Kalisz na wykonanie tego oznakowania. Po jego podpisaniu poinformuję o szczegółach tego przedsięwzięcia oraz terminie jego realizacji. W międzyczasie jeszcze, Szanowni Państwo, cały czas trwa jakby opracowanie koncepcji na ten cmentarz. Myślę, że to będzie też miejsce absolutnie w kraju tutaj wyjątkowe i bardzo się cieszę, że mamy tu w tym swój bardzo istotny udział. Upamiętnienie historycznych wydarzeń i miejsc. Szanowni Państwo, 30 kwietnia odbyła się msza święta i złożenie wiązanych kwiatów przy obelisku ofiar II wojny światowej w Lesie Winiarskim. Odbyła się tam msza o godzinie 11:30. Po mszy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do udziału w wykładzie wygłoszonym przez Tomasza Ławniczaka, posła na Sejm RP. Po wykładzie o godzinie 13:00 zaproszeni goście, delegacje i poczty sztandarowe przemieściły się pod obelisk ofiar II wojny światowej w Lesie Winiarskim, gdzie wiceprezydent Grzegorz Kulawinek wygłosił okolicznościowe przemówienie, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci. Apel pamięci został odczytany przez radnego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zygmunta Malika. Uroczystość
została zorganizowana z udziałem wiceprezydenta miasta Kalisza, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza oraz zaproszonych władz miasta oraz gości z Ostrowa Wielkopolskiego. 2 maja, Szanowni Państwo, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z okazji Dnia Flagi. Na wszystkich budynkach Urzędu Miasta Kalisza zostały wywieszone flagi państwowe. W samo południe zamiast hejnału usłyszeliśmy hymn państwowy. Wydział Kultury Urzędu Miasta zakupił 300 chorągiewek biało-czerwonych, które zostały rozdane mieszkańcom w Parku Przyjaźni podczas festynu zorganizowanego przez Komendę Kaliskiego Chówca ZKP. 3 maja, 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, obchody upamiętniające jubileusz uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w samo południe o godzinie 12 w Katedrze Kaliskiej przy ulicy Kanonickiej. Okolicznościowy program słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Konstytucji 3 maja w Kaliszu, który przygotowali pod kierunkiem nauczycielek Anny Starnowskiej, Danuty Wejman i Małgorzaty Serockiej. Mszę świętą w intencji ojczyzny celebrował jego ekscelencja ksiądz biskup Damian Bryl. Organizatorami uczestności byli prezydent miasta Kalisza oraz przewodniczący Rady Miasta pan Tadeusz Skarżyński. W uroczystości wzięli udział wiceprezydenci miasta Grzegorz Kulawinek i Mateusz Podsadny. Pojawili się także parlamentarzyści, reprezentanci władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych, środowisk kombatanckich, służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz delegacje kalickich szkół. Na specjalne zaproszenie w uroczystości wzięli także udział przedstawiciele 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pamięci pod pamiątkowymi tablicami poświęconymi polskim bohaterom. Miałem okazję również wygłosić tam okolicznościowe przemówienie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Kalisz-Dobrzec. 8 maja, Narodowy Dzień Zwycięstwa. O godzinie 12 z wieży ratuszowej wybrzmiał hymn państwowy na cmentarzu Tynieckim. Przed grobem nieznanego żołnierza rozpoczęła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 78. rocznicę zakończenia działań wojennych w Polsce. Zostały złożone stosowne wiązanki przez władze miasta, ale również przez przedstawicieli kaliskich instytucji, stowarzyszeń, związków i szkół. Jeżeli chodzi o działalność informacji turystycznej w Kaliszu, to ma to początek wysokiego sezonu turystycznego, który trwa od maja właśnie do września. W związku z tym informacja turystyczna rozpoczęła pracę w zwiększonym zakresie. Punkt jest czynny przez 7 dni w tygodniu, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. Tradycyjnie na początku maja ponownie otwarto dla zwiedzających Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz lokacji miasta. Obiekt jest obsługiwany przez pracowników właśnie informacji turystycznej od wtorku do niedzieli. W omawianym okresie pracownicy informacji turystycznej przyjęli i oprowadzili po ekspozycji multimedialnej Centrum Baśni i Legend Kaliskich oraz skarbców Sanktuarium Świętego Józefa kilkadziesiąt grup zorganizowanych, w tym przedszkolnych, szkolnych, seniorów, pielgrzymów i innych, a także udzielili informacji kilkuset turystom z kraju i zagranicy. Jeżeli chodzi o sport, Szanowni Państwo, to mecz pomiędzy KKS Kalisz a Wisła Puławy rozegrany 29 kwietnia zakończył się wynikiem 0-1. Bardzo cenne przywieźli piłkarze 6 maja z Krakowa. Później remis z Siarką Tarnobrzeg. No to wiadomo, słuchajcie, wszyscy to znamy. Jeżeli chodzi o zmagania siatkarskie, to młodziczki Energii MKS Kalisz wygrały wszystkie mecze Mistrzostw Polski w siatkówce i zasłużenie wywalczyły złoty medal i premię finansową. To trzeci w tym sezonie tytuł młodych siatkarek Energii MKS Kalisz. Kadetki zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski, a juniorki srebrny. 3 kaliskie siatkarki otrzymały wyróżnienia indywidualne. Najlepszą atakującą została wybrana Nelly Adamczewska, najlepszą libero Nicole Gutzwa, a MVP Liliana Wójcik. Kaliskie
Kaliski-Szczypiorniak. Po zwycięstwie z Gwardią Opole Kaliscy-Szczypiornisi zapewnili sobie utrzymanie w PGNiG Superlidze. W ostatnim meczu przed własną publicznością rozgranym 4 maja Energa MKS Kalisz pokonała rywala z Opola 24-23. Z pewnością głównym bohaterem spotkania był kaliski bramkarz Krzysztof Szczecina, który choć pojawił się dopiero w drugiej połowie, to seriami bronił rzuty rywali, miał skuteczność na poziomie prawie 50%, a po ostatnim gwizdku odebrał nagrodę za najlepszego zawodnika meczu. Mistrzostwo w grupie B pierwszej ligi wywalczyły 6 maja podczas ostatniej kolejki ligowej piłkarki ręczne SWWS Energa Szczypiorno Kalisz. W meczu na szczycie tabeli liderki z Kalisza pokonały na własnym parkiecie rywalki z Żor 24-21. W dniach od 19-21 maja w Płocku odbył się turniej mistrzyń o awans do PGNiG Superligi Kobiet. Piłkarki ręczne Szczypiorno zwyciężyły ten turniej, jednocześnie gwarantując sobie jakby udział w rozrywkach na najwyższym poziomie w przyszłym roku. Także w Kaliszu, szanowni państwo, mamy w tej chwili 3 ekstraklasowe drużyny i myślę, że jest to osiągnięcie całkiem spore, jeżeli porównać inne miasta tej wielkości, a nawet większe. Formoza Challenge, odbył się kolejny bieg sygnowany przez komandosów z jednostki wojskowej 4026 Formoza. Wydarzenie organizowane 14 maja przyciągnęło kilkuset uczestników, prawie 1000 osób. Myślę, że nie bójmy się tego tutaj stwierdzenia. Na trasie Formoza Challenge liczącej ponad 6 km organizatorzy przygotowali zróżnicowane poziomy trudności od podstawowego po zaawansowany format ultra, czyli bieg z obciążonym plecakiem i atrapą karabinu AK-47. Nie zabrakło również biegów dla najmłodszych, także myślę, że również duży sukces i naprawdę wielu uczestników. Życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie imprezy miały taką frekwencję. Sukces Julii, szanowni państwo, 6 medali, w tym 3 seniorskie. Pierwszy raz taki sukces również na tym poziomie już seniorskim. Padło łupem Julii Majk w głównych mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców w pływaniu. Zawody z udziałem całej krajowej czołówki rozegrano od 26 do 29 kwietnia w Olsztynie. Z rywalizacji Julia wróciła z 1 złotym, 3 srebrnymi i 2 brązowymi krążkami. Ja tylko przypomnę, że Julia jest tutaj studentką Akademii Kaliskiej, także również w ramach tutaj tego sportu akademickiego rozsławia nasze miasto jako ośrodek pływacki. Z tego co wiem, jeszcze jeden chłopak z takiej czołówki polskiej tutaj dołączy w tej chwili do Akademii Kaliskiej, także niewykluczone, że oprócz tego, że jesteśmy akademickimi mistrzami Polski w tenisie, szanowni państwo, to będziemy również bardzo wysoko, jeżeli chodzi o pływactwo, czyli idziemy, można powiedzieć, śladem najlepszych tych amerykańskich uniwersytetów. No i tym bardziej cieszy fakt, że 17 czerwca, szanowni państwo, zapraszamy wszystkich na otwarcie nowej pływalni. Ja miałem okazję tą pływalnię tutaj pokazać już właśnie Julii Majk oraz jej trenerowi. Obiekt zrobił na nich duże wrażenie. Myślę, że niejeden basen widzieli i w niejednym basenie, czy w niejednej pływalni pływali i oceniają ten obiekt bardzo wysoko jako obiekt, no można powiedzieć, że z najwyższej półki. Także już nie możemy się doczekać, jak tutaj państwa zobaczymy. A we wrześniu duża pierwsza impreza na tym basenie planujemy wspólnie z Otylią. Z Otylią Jędrzejczak planujemy duży turniej Otylia Cup. Prawie 800 dzieci przyjedzie do Kalisza z całej Polski i będzie rywalizowała w tym prestiżowym mitingu pływackim, młodzieżowym. Znakomite występy zanotowali również kaliscy niepełnosprawni pływacy w ogólnopolskich integracyjnych zawodach pływackich we Wrocławiu. Kaliszanka Alicja Piec, Maja Karpisiewicz, Julia Domagała, Gabriela Pawlik i Małgorzata Napruszewska 18-krotnie stawali na podium swoich
grupach startowych, wygrywając nawet ze sprawnymi w pełni pływakami. Już po raz 29. We Wrocławiu 13 i 14 maja spotkali się zawodnicy z niepełnosprawnościami, by rywalizować w ogólnopolskich integracyjnych zawodach pływackich. Impreza była zarazem pierwszą rundą tegorocznego cyklu parapływackiego Grand Prix Polski. Tenis w Kaliszu, Szanowni Państwo, do Kalisza powrócił tenis ziemny w zawodowym wydaniu. Na inaugurację drugiej edycji Lotto Superligi drużyna Osabi Tenis Team Kalisz pewnie pokonała 6-0 AZS Tenis Poznań. To pierwszy triumf Kaliszan w tych prestiżowych rozgrywkach. Projekt zawodowej Ligi Tenisa powstał w ubiegłym roku, a w gronie 8 czołowych drużyn znalazły się m.in. Osabi Tenis Team Kalisz. W ramach tegorocznego sezonu zaplanowano 7 kolejek, a 3 z nich Kaliszanie rozegrają na swoich kortach. Serdecznie zapraszam do udziału w tej imprezie, bo można zobaczyć w Kaliszu tenisistów notowanych na listach ATP. Także to dla każdego kibica, myślę, jest duża gratka. Jeżeli chodzi o sporty walki, zawodnicy MMA Tornado Kalisz po raz kolejny osiągnęli sukcesy. Tym razem 13 maja w Sochaczewie wywalczyli medale Mistrzostw Polski MMA. Igor Dusza wywalczył tytuł wicemistrza Polski MMA w kategorii zawodników zaawansowanych junior 70 kilo, a Jakub Haładyn zdobył brązowy medal w kategorii junior zawodników początkujących 93 kilo. W ostatni kwietniowy weekend kickbokserzy KKSW Kniaz Kalisz i Kruk Gym z sukcesami wzięli udział w Mistrzostwach Polski K1 seniorów i juniorów pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Adam Borowski okazał się najlepszy w kategorii do 67 kilo. W rywalizacji juniorów starszych Dawid Janczak również stanął na najwyższym podium w kategorii do 86 kg juniorów starszych. Łukasz Grudziecki zwyciężył w kategorii do 63,5 kg juniorów młodszych, a Fabian Tokarek zajął trzecie miejsce w kategorii do 71 kg. To jakby ugruntowuje naszą pozycję w tych sportach walki. Myślę, że jesteśmy miastem tutaj też bardzo zauważalnym na mapie całego kraju. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie rozpoczęło również sezon na wodzie podczas międzynarodowych regat juniorów. W Monachium zawodnicy KTW Mateusz Bielak i Bartosz Kliber wspólnie z Adamem Zielińskim i Mikołajem Grochowskim wywalczyli złoty medal, płynąc w czwórce bez sternika. Mateusz i Bartosz zajęli również trzecie miejsce w rywalizacji dwójek bez sternika. Związana z KTW Anna Bojerska wraz z koleżankami wywalczyła srebrny medal w czwórce podwójnej. Podczas Mistrzostw Europy Juniorów, które odbywały się we Francji, Joanna Bajerska wraz z czwórką podwójną stanęła na drugim stopniu podium, a Mateusz Bielak i Bartosz Kliber zajęli wysoką 9. lokatę. Już po raz 30. w sobotę 20 maja odbył się w Kaliszu regaty kajakowe Memoriał Tadeusza Pasika. Zawody tradycyjnie przeprowadzone były na rzece Prośnie, a start i metę zaplanowano przy letniej przystani KTW. Jubileuszowa edycja zawodów była rekordowa, jeżeli chodzi o frekwencję. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Szanowni Państwo, już kończymy. Udzielono dofinansowania dla Polskiego Związku Niewidomych koło terenowe w Kaliszu. Kwota dofinansowania 420 zł zespół folklorystycznego Kalisja. Dofinansowanie spotkania integracyjnego dla członków Stowarzyszenia Kaliskiej Rady Seniorów na realizację zadania dla przedstawicieli kaliskich organizacji senioralnych pod nazwą Spotkajmy się. Stowarzyszenie Pod Lasem, Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę. Poza tym prezydent miasta Kalisza ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych na organizację pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci i organizacja czasu wolnego podczas wakacji, promujących zdrowy tryb życia. Kwota tych dotacji łącznie to jest 180 tysięcy złotych. Organizację programu trenerów osiedlowych Kalisz 2023 to jest 150 tysięcy złotych. Organizację obozów terapeutycznych dla 90 osób uzależnionych i współuzależnionych, kwota dotacji 54 tysiące oraz organizację dziecięcych wtorków i czwartków w mieście dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień.
oferty na realizację zadań będących przedmiotem konkursów należy składać wyłącznie w generatorze wniosków na platformie www.witkac.pl w terminie do 2 czerwca 2023 roku do godziny 15.30. Decyzję o wyborze ofert podejmie prezydent miasta Kalisza po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dotyczącą złożonych ofert w terminie do 15 czerwca. Miasto otrzymało w ramach programu Maluch Plus dofinansowanie na utworzenie oraz funkcjonowanie żłobka na osiedlu Sulisławice. To już tutaj o tym wspominaliśmy. Od 1 czerwca od godziny 12 do 7 czerwca do godziny 12 trwać będzie elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez miasto Kalisz. Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Od 8 czerwca do 15 czerwca nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez dyrektorów żłobków, a do 20 czerwca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. Zalogowanie rodzica, opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzenia wyników online rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać również informacje o wynikach wyboru. Myślę, że też właśnie dla rodziców bardzo ważna informacja. Dobrze, żeby to się rozeszło. Słuchajcie i szanowni państwo, na koniec jeszcze informacja na temat Białych Sobot, czyli organizowanych przez miasto wydarzeń o charakterze właśnie profilaktyki zdrowotnej. Podczas trwania tego programu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Cegielnianej 6 oraz w Klubie Osiedlowym Serbinów przy ulicy Serbinowskiej 25 łącznie przeprowadzono prawie 800 badań i konsultacji. Także to pokazuje na to, że to bardzo cenna inicjatywa. Kolejne Białe Soboty przed nami. Ja, panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję i życzę udanych obrad dzisiaj. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Szanowni państwo, porządek obrad nie przewiduje w tym punkcie dyskusji, ale jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, to proszę o zabranie głosu w punkcie wolne wnioski, oświadczenia i informacje. I w tym punkcie będziemy mieli, jeżeli chodzi o kwestie związane z odniesieniem się do tego punktu. Nie zadawałem takich pytań. Proszę przejrzeć protokół. Zauważam, że zawsze było to powiedzenie, czy pan prezydent chciałby zabrać głos. Panie radny, oświadczenia, wolne wnioski w tym punkcie. Panie radny, chciałem zauważyć, że w poprzednich latach, kiedy poprzedni prezydenci sprawozdanie swoje referowali, nie zabierali radni głosu i nie było takiego ani zwyczaju, ani takiego porządku obrad. Szanowny panie radny, jest punkt oświadczenia, zada pan pytanie i niczego się nie boimy. Otwarta sprawa. Przechodzimy do kolejnego punktu w porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu podjęcie uchwał w sprawie. Przechodzimy do punktu pierwszego. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok, strony 1-2 materiałów sesyjnych. W oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawek dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok na remonty pustostanów stanowiących własność miasta Kalisza. Dotacja w całości przeznaczona zostanie na prace remontowe związane z pustostanami, gdzie zapotrzebowanie przekracza możliwości finansowe MZBM. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok, strony 3 do 94 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2023 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Zresztą to jest bardzo miła akurat autopoprawka, od razu zaznaczę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, szanowni państwo. Omówię autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 25 maja w sprawie zmiany uchwały budżetowej na bieżący rok. Na podstawie zmiany zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 1,072,720 zł do wysokości 803,206,327,51 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez prezydenta miasta Kalisza w ramach omówienia prac zespołu prezydenckiego w okresie międzysesyjnym, miasto Kalisz otrzymało środki w wysokości 2,450,000 zł w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do zadania dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Tak jak wspomniałam, ze strony ministerstwa 70% kwoty łącznej tego zadania, która wynosi 3,522,720 zł, i ze strony miasta 1,072,720 zł, co stanowi zabezpieczenie ze środków własnych 30% do łącznej wartości zadania. Zwiększają się też wolne środki o tę kwotę. Przypomnę, że w ramach omawiania na poszczególnych komisjach kwoty przychodów w ramach uchwały, zmian do uchwały budżetowej, była to kwota 435,126,29 zł. Teraz zwiększa się o tę kwotę i wartość przychodów w miesiącu maju zwiększa się ostatecznie, uwzględniając tą kwotę wynikającą z autopoprawki, do kwoty 1,507,846,29 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju imienia Miasta Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 17 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 6 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu trzeciego. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2023-2043, strony 95-130 materiałów sesyjnych. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2. Pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Rozumiem, że jest tożsame z... Proszę.
Szanowni Państwo, w ramach przedstawionej autopoprawki też dotyczy to zadania zwiększenie kwoty wydatków budżetu na 2023 rok i lata następne o tę kwotę 1 072 720 zł zgodnie z urealnieniem wartości budżetowych wynikających ze zmiany do uchwały budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 17 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 6 głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. Zlecenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pani na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pani na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 imienia Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Czy mamy jakiś problem? Nie mamy. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Uchwała w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. Uchwałą z marca bieżącego roku Rada Miasta Kalisza uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok. Organ nadzoru dokonuje oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, stwierdził jej nieważność ze względu na istotne naruszenie prawa. W ocenie organu nadzoru w tabeli stanowiącej załącznik do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Kalisza na 2023 rok w punktach od 7 do 12 nie dokonano szczegółowego podziału wydatkowanych środków. W przyjmowanej uchwale realizuje się to zastrzeżenie organu nadzoru. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej. Tereny zieleni miejskiej, w tym parki, są miejscem służącym rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców oraz licznie przybywających do miasta turystów. Nieprawidłowe korzystanie z tych miejsc prowadzi do dewastacji zieleni oraz elementów małej architektury, co niekorzystnie wpływa na wizerunek miasta. Uaktualnienie regulaminu korzystania z terenów zieleni miejskiej oraz dostosowanie go do zmian zachodzących na skutek prowadzonych inwestycji ma na celu ograniczenie aktów wandalizmu oraz nałożenie na korzystających z wyżej wymienionych terenów obowiązku stosowania określonych norm i zasad zachowania. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza, które wypracowały tożsamy wniosek. Proszę pana Zbigniewa Włodarka, przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza o odczytanie treści wniosku. Proszę pana radnego o odczytanie treści wniosku.
Wniosek numer 12 z 23 roku Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 19 maja 2023 roku podjęła wniosek w sprawie wykreślenia podpunktu 11 w punkcie 5 regulaminu korzystania z terenów zieleni miejskiej stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie regulaminu terenów zieleni miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie wniosku komisji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Najpierw głosujemy wniosek. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z wnioskiem. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z wnioskiem. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Z dniem 1 maja bieżącego roku wprowadzona została optymalizacja rozkładu jazdy linii autobusowych Kaliskiej Komunikacji Miejskiej. Wraz ze zmianą rozkładu jazdy wprowadzona została nowa trasa linii numer 5. Ponadto do załącznika do przedmiotowej uchwały dopisany został przystanek na ulicy Rejskowskiej. W sprawie utworzenia dodatkowego przystanku na trasie linii autobusowej nr 21 wnioskowała Rada Osiedla Rajsków. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, 8. Ustalenie wysokości opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez miasto Kalisz. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Analiza wydatków ponoszonych przez miasto na utrzymanie miejskich żłobków uzasadnia zmianę do sposobu naliczenia opłaty stałej za pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka. Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian umożliwi utrzymanie wysokich standardów w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewni sprawne funkcjonowanie żłobków prowadzonych przez miasto Kalisz. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, proszę. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni radni, szanowni goście. Szanowni radni, na ostatniej sesji Rady Miasta przyjęliśmy uchwałę Klubu Radnych Polska 2050, która określała maksymalną wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku. Określiliśmy ją w tamtej uchwale na 331 zł. Przypominam, że do tego jeszcze oczywiście dochodzą koszty wyżywienia. Teraz pan prezydent proponuje wrócić do uchwały poprzedniej, która znowu uzależnia wynagrodzenie, czyli za wysokość opłatę za pobyt dziecka w żłobku od pensji minimalnej. I tutaj po raz kolejny zwracamy uwagę, że jest to bardzo niekorzystne rozwiązanie, bo Rada Miasta, prezydent miasta nie ma żadnego wpływu na wysokość pensji minimalnej i zawsze jest ta grupa osób, rodziców pokrzywdzona, która mimo, że minimalne wynagrodzenie rośnie, to wcale nie oznacza, że rośnie wynagrodzenie wszystkim. I teraz mamy wynagrodzenie, państwo proponują 9,5% od minimalnej krajowej. Ja tylko pragnę zaznaczyć, że
na ten moment same opłaty bez wyżywienia to jest 331,50. Od lipca jest podwyżka pensji minimalnej, czyli wzrosną znowu opłaty. To nie będzie wielka podwyżka. Natomiast od stycznia 2024 roku planowany jest wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 4250, co oznacza, że wzrośnie opłata w żłobku o ponad 80 zł. A już się pojawiają informacje, że w lipcu 2024 roku znowu będzie wzrost pensji minimalnej, czyli znowu bez naszej dyskusji wewnętrznej tutaj, uzasadnienia tej podwyżki, znowu części rodzicom wzrosną opłaty w żłobkach. Ja tylko pragnę przypomnieć, że jest grupa rodziców, to jest około 200 osób, którzy nie korzystają, bo nie mogą, nie spełniają kryteriów ze świadczeń żłobkowych. I tak jak wspomniałam wcześniej, niekoniecznie wzrost pensji minimalnej oznacza wzrost ich wynagrodzenia. I ten mechanizm jest w naszym zdaniem niesprawiedliwy i nie powinniśmy go dzisiaj głosować. Także apeluję do Państwa radnych o to, żeby nie przyjmować tej uchwały. Lepiej dyskutujmy na komisjach, jeżeli jest taka potrzeba, o ewentualnym wzroście za pobyt dziecka w żłobku, jeżeli są do tego przesłanki. Natomiast nie uzależniajmy tego wynagrodzenia od czynnika, na który totalnie nie mamy wpływu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pani Radna oczywiście podaje pewne dane, natomiast nie podaje wszystkich danych. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te kwoty, na te kwestie w sposób kompleksowy. Proszę Państwa, funkcjonowanie publicznych żłobków na ten rok to jest kwota zapisana w budżecie w wysokości 7 932 057 zł. Z tego koszty stałe, a koszty najistotniejsze, czyli wynagrodzenie i pochodne pracowników żłobków, to kwota 6 524 042 zł. Planowane dochody, które zostały zaplanowane w oparciu o obowiązującą uchwałę, która regulowała wysokość opłaty w wysokości 9,5%, to 948 700 zł. Z tego wniosek, że miasto dopłaca do funkcjonowania miejskich żłobków kwotę blisko 7 milionów złotych rocznie. To jest koszt miasta, który miasto świadomie ponosi. Pani radna powiedziała, że blisko 200 osób nie korzysta z obniżek. Mamy 376 miejsc w żłobkach, z tego 177 dzieci, bo tak jakby trzeba było podnieść, za tę grupę nie jest ponoszona żadna opłatność, ponieważ przysługuje im świadczenie żłobkowe w wysokości 400 zł, czy do 400 zł. Według obecnej opłaty 331 zł. Oczywiście to świadczenie nie jest znoszone, bo ZUS przelewa tą kwotę 331 zł za dziecko miesięcznie. Od 1 lipca będzie to kwota 360 zł. Gdybyśmy przyjęli to, ten zapis, który mamy w proponowanym projekcie uchwały, czyli ZUS przeleje kwotę 360 zł. Państwa propozycja, która została przegłosowana na poprzedniej sesji, powoduje, że ZUS w dalszym ciągu za tą grupę dzieci będzie przelewał tylko 331 zł. Czyli per saldo rodzic nie płaci nadal zero, ale miasto otrzymuje niższe opłaty z tego tytułu. Kolejna grupa, 55 dzieci, nie płaci w ogóle z tytułu ulg, które Państwo uchwaliliście w tych zasadach odpłatności, które są w uchwale. Można powiedzieć, kolejna grupa dzieci, która nie korzysta ze świadczenia żłobkowego. Ale proszę Państwa, tym rodzicom przysługuje świadczenie opiekuńcze, kapitał opiekuńczy, rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 500 zł, który przekazywany jest z budżetu państwa
dla rodziców na ponoszenie kosztów związanych z opieką nad tymi dziećmi. Oczywiście rodzice mogą tym kapitałem dowolnie dysponować, mogą skorzystać, pokryć z niego opłatę żłobku, ale mogą także skorzystać z innej formy opieki według własnego uznania. Czyli ta uchwała generalnie w tym momencie nie poprawia sytuacji, ta uchwała, którą Państwo zaproponowaliście, którą przegłosowaliście na poprzedniej sesji, nie poprawia sytuacji rodziców, tylko umniejsza dochody miasta. O ile w tym roku skutki są rzeczywiście niewielkie od 1 lipca, o tyle skutki dla budżetu miasta w przyszłym roku to są mniejsze dochody na poziomie 300 tysięcy złotych. Przyjmując wysokość świadczenia tego żłobkowego, minimalne wynagrodzenie i ponoszoną odpłatność. Jeżeli nawet przyjmiemy, że nie wzrośnie świadczenie żłobkowe, to rodzic od przyszłego roku ponosiłby odpłatność miesięczną za pobyt dziecka w żłobku. Oczywiście nie mówimy tutaj o odpłatności za wyżywienie. W wysokości, uwaga, 4,17 zł. To jest różnica pomiędzy odpłatnością, która zostałaby naliczona, a świadczeniem żłobkowym, zakładając, że ono nie będzie podwyższone od 1 stycznia, bo o tym nie wiemy. Gdybyśmy chcieli spojrzeć globalnie na wysokości opłat, to te, ja Państwu nie chcę Państwa zanudzać wysokościami tych stawek w poszczególnych gminach. Jeżeli jest taka wola, to ja je przytoczę, ale przywoływałem na komisji rodziny kilkanaście przykładów okolicznych samorządów, gdzie te opłaty dzisiaj wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych więcej miesięcznie za pobyt dziecka. Szanowni Państwo, Państwo decydujecie oczywiście o budżecie tego miasta, o finansach. Chciałbym jednak, żebyście zwrócili uwagę na całokształt. Tak? Ten budżet miasta to nie tylko wydatki, ale także dochody. Te dochody, które w części przeznaczane są na te świadczenia, o których przed chwilą mówiliśmy. Jeżeli Państwo uważacie, że to nie jest mechanizm połączony, no to trudno. Tak? Ja pokazuję, że na dzień dzisiejszy te opłaty uzależnione czy powiązane z minimalnym wynagrodzeniem są mechanizmy, które został wypracowany przed 2 laty, który jest czytelny i jasny i który pokazuje różne elementy, które wpływają jakby na ustalenie wynagrodzenia czy opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Niezwykle istotną kwestią jest także to, że wynagrodzenie pracowników żłobków oscyluje wokół minimalnego wynagrodzenia. Wzrost minimalnego wynagrodzenia tego ogólnopolskiego powoduje konieczność regulacji wynagrodzeń także w żłobkach. Ta regulacja jest przewidziana w budżecie. Teraz od 1 lipca planowana około 110 zł średnio na etat, która będzie wynikała z wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Państwo proponując rozwiązanie swoje, umniejszacie w tym momencie dochody, a więc wysokość środków, które z budżetu państwa mają być przeznaczone na to zadanie, ma być jeszcze większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Trzynaście głosów za, 10 głosów przeciw. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Program Edukacji Zdrowotnej Wykrywania Zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Niniejszy projekt zrealizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez powiat kaliski Lidera wraz z partnerami. W celu zinstytucjonalizowania zasad współpracy oraz określenia zakresu odpowiedzialności, a także praw i obowiązków uczestników projektu zawarto porozumienie o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu. Powołane porozumienie zostanie aneksowane ze względu na zmianę terminu realizacji projektu oraz aktualizację harmonogramu.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych imienia Zesłańców Sybiru w Kaliszu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, ogłaszam 20 minut przerwy.
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo radni, proszę o zajmowanie miejsc. Proszę również o zajmowanie miejsc Państwa naczelników, dyrektorów, kierowników. Proszę o zajmowanie miejsc. Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie sesji. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Szanowni Państwo, mamy kworum na sali, obecnych 14 radnych, zatem wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego, przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością w Kaliszu za 2022 rok. Ze sprawozdaniem zapoznały się komisje, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 7, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta Kalisza. O głos poprosił pan radny Radosław Kołaciński. Proszę. Panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy studenci, dziękuję bardzo. Otrzymałem od pana prezydenta interpelację w sprawie przywrócenia dotychczasowej trasy i godziny dla linii autobusowej numer 16 w Kaliszu, za co bardzo dziękuję. Jednak wynika, choć jest ona bardzo ogólnie napisana, że będą rozpatrywane i zbierane wnioski mieszkańców miasta Kalisza w sprawie korekty rozkładu jazdy kaliskiej komunikacji miejskiej wprowadzonego od dnia 1 maja 2023. Te wnioski będą rozpatrywane i tak dalej. W związku z tym chciałbym ułatwić panu prezydentowi skorygowanie swojej decyzji i potraktowanie mieszkańców osiedla Zagorzynek i osiedli sąsiadujących poważnie, którzy to mieszkańcy w ilości 527 osób podpisali się pod petycją w tej sprawie do pana prezydenta.
Tu trzeba podkreślić, że władza powinna służyć mieszkańcom, zawsze pamiętając o tym, że miasto jest dla ludzi. Mieszkańcy Zagorzynka i sąsiednich osiedli, wnioskując, oczekują szybkiej decyzji kierunkowej przywracającej dotychczasowy przebieg trasy linii autobusowej numer 16, wiedząc oczywiście, o czym wspominała pani naczelnik, że odkręcenie takiej sytuacji może potrwać nawet 6 tygodni. W załączeniu jest petycja wraz z podpisami mieszkańców Zagorzynka i osiedli sąsiadujących. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 8 interpelacje. Kto z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie, w punkcie interpelacje? Pani radna Elżbieta Dębska, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Przepraszam panią radną, panowie, mam taką prośbę, żeby jednak nie dyskutować w momencie, kiedy... Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze raz od początku, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Interpelacja moja dotyczy przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Winiary odpowiedniej działki bądź działek znajdujących się na terenie osiedla Winiary w wieczystą dzierżawę z przeznaczeniem na budowę siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, wyżej wymienionej Ochotniczej Straży Pożarnej. W marcu prezes OSP Kalisz-Winiary zwrócił się z takim wnioskiem do pana prezydenta. Istotne jest to, że przekazanie takiej nieruchomości w wieczystą dzierżawę pozwoliłoby tejże straży aplikować o środki zewnętrzne na budowę tej swojej siedziby. Pan prezes wskazał też konkretne działki. Panowie prezydenci również otrzymali materiały z informacjami dotyczącymi powstania i działalności tej jednostki, a przede wszystkim zawarte w tych materiałach była taka strategia dalszego rozwoju. Odpowiedź pana prezydenta z kwietnia 2023 była negatywna. Oczywiście zostały podane wszelkie argumenty i należy się z tymi argumentami zgodzić. Jednak w mojej ocenie uważam, że w odpowiedzi tej brakuje wskazania innego miejsca, które by mogło służyć realizacji tej inwestycji. Dlatego bardzo proszę w imieniu zarządu OSP Kalisz-Winiary o powtórne jakby pochylenie się nad tą sprawą i wskazanie miejsca, które byłoby odpowiednie. Bowiem tu jeszcze taka moja uwaga, że jest to inicjatywa absolutnie społeczna, gdzie widać takie duże zaangażowanie i dużą wolę stopniowego rozwoju. Zakończę taką konkluzją, że działań na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców nigdy dosyć, więc jeśli będzie można, to bardzo proszę o pozytywną realizację tej interpelacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Chciałem także zabrać głos w zakresie nowej siatki połączeń i rozkładów jazdy KLA. Chodzi tutaj o sołectwo Dobrzec. Kiedy w marcu na spotkaniu sołeckim rozmawialiśmy z panem prezydentem o tym, że mieszkańcy sołectwa, a szczególnie ci najmłodsi, dzieci i młodzież nie są skomunikowani transportem publicznym miejskim w godzinach popołudniowych oraz w weekendy, padło takie zapewnienie, że jest skonstruowana nowa sieć połączeń oraz nowy rozkład jazdy i że to będzie przypilnowane, uwzględnimy. Nowy rozkład jazdy i siatka połączeń ponownie po majowej premierze wykluczają mieszkańców sołectwa Dobrzec i osiedla Dobro z możliwości
korzystania z transportu publicznego w dni powszednie po godzinie 16 po południem oraz w soboty i w niedzielę. Tak jak rozmawialiśmy na tym zebraniu sołeckim, to tak powtarzam, cytuję mieszkańców sołectwa i osiedla, że my też mamy dzieci, nasze dzieci też chcą brać udział w zajęciach dodatkowych popołudniowych oraz w różnych aktywnościach, które są organizowane w mieście w sobotę i w niedzielę, a obecny rozkład jazdy wyklucza brania udziału w tych wszystkich zajęciach za pomocą czy przy użyciu komunikacji publicznej i wszyscy musimy kursować samochodami osobowymi wielokrotnie w ciągu dnia od poniedziałku do piątku popołudniami oraz w niedzielę i w soboty. Więc jest pierwsza interpelacja o uwzględnienie przy poprawkach, które są zapowiadane, o rozszerzenie połączeń komunikacyjnych KLA osiedla Dobrzec, sołectwa Dobrzec, osiedla Dobro w godzinach popołudniowych, tak żeby dzieci mogły pojechać, nie wiem, do MDK-u, do klubu sportowego jednego, drugiego czy na inne zajęcia i wrócić. I tak samo jeśli chodzi o soboty i niedzielę. Druga interpelacja dotyczy kontroli segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta Kalisza. Chciałem się zapytać, ile takich kontroli w tym roku wobec ilu osób, mieszkańców, nie przedsiębiorców, mieszkańców, osób prywatnych, wydział lub firmy realizujące zadania na zlecenie wydziału zostało przeprowadzonych i z jakim wynikiem? Chcę tej sprawie się dokładnie przyjrzeć. Jestem troszeczkę oburzony i temu oburzeniu dałem wyraz na ostatniej komisji, bo znam dobrze historię mieszkańca, którego też znam, ale to chodzi też, że to jest historia mieszkańca, który nigdy nie miał problemów z segregacją odpadów komunalnych, z odbiorem odpadów komunalnych, dopóki decyzją tutaj panów prezydentów nie zmniejszono mu pojemnika na kubła, na odpady zmieszane. Kiedy to uczyniono, on bardzo grzecznie napisał pismo pierw do firmy świadczącej usługi o to, żeby przywrócić mu poprzednią pojemność kubła na śmieci, bo tam mu nie wystarcza z uwagi na jego aktywność życiową. Kiedy się tam odbił, że to nie firma wywozowa, ale urząd o tym decyduje, napisał też do wydziału tutaj stosownego w zakresie ochrony środowiska odpadów komunalnych, też się odbił od ściany, ale nie zgodził się z tą decyzją, napisał do Rady Miasta, że to jest nie w porządku, limitowanie takich rzeczy i od tego momentu zaczęły się jego przygody z już prawie, nie prawie, już 5-miesięcznymi kontrolami takimi nękającymi, ustawicznymi. Od stycznia jest tak kontrolowany, jest tak nagrywany, ludzie się czepiają o każdą bzdurę. On nawet do tego stopnia już jest, czuje się pod presją, że dzwoni w tej chwili do wydziału i pyta się, że ma koszulkę bawełnioną podartą i na pewno czy może wyrzucić do kubła zmieszanego, czy jak przyjedziecie na kontrolę, to tej koszulki mu nie wypunktujecie. I to jest bardzo nie w porządku. Chciałbym się przyjrzeć w takim razie, jak to metodycznie i systemowo wygląda w naszym mieście. Proszę o takie dane od stycznia tego roku do czasu złożenia interpelacji. Kolejna interpelacja to jest to, co chciałem się zapytać przy sprawozdaniu prezydenta. Prezydent, sprawozdając zakres inwestycyjny, mówi cały czas i podaje pisemnie, że główny rynek ma termin, kolejny termin do ukończenia 30 czerwca. Wystarczy rzucić okiem, wiadomo od razu, że ten termin jest nierealny, że nie ma szans, żeby 30 czerwca główny rynek oddano do użytku. Co najmniej, ja się mogę nie znać, ale to co najmniej kwartał trzeba będzie przedłużyć jak nie więcej. Chciałem się zapytać, jak wyglądają rozmowy z wykonawcą i jaki jest taki realny, przewidywany termin zakończenia głównego rynku. Mam też ostatnią interpelację odnośnie programu Mieszkanie Plus w Kaliszu. Ja już wcześniej tutaj właśnie z tej mównicy pytałem się, zgłaszałem takie wątpliwości, że dochodzą do nas informacje z Krakowa, z Katowic, z Jarocina, że mieszkania budowane z tą spółką PFR
są bardzo, bardzo niskiej jakości, a warunki finansowe potem dla mieszkańców odbiegają od obietnic składanych im wcześniej od polityków. To zostało zignorowane, nawet w taki nieładny dla mnie sposób, ale tym się nie przejmuję. Natomiast chcę ponowić pytania o los kaliskiej inwestycji w związku z tym, że pan minister Waldemar Buda przyznał w końcu po wielu miesiącach, że program się nie sprawdził i będzie zamknięty. Cytując pana ministra, on powiedział, że Mieszkanie Plus nie wypaliło i że dzisiaj posprząta po Mieszkaniu Plus. Nie będzie ono kontynuowane, bo się nie sprawdziło. A my przekazywaliśmy już w ramach aportu grunty na wspólną budowę tych mieszkań. W jaki sposób to się odbije na Kaliszu? Czy ta inwestycja będzie zrealizowana? Czy będziemy się wycofywali z tej inwestycji? A jak będzie zrealizowana, czy jaką mamy gwarancję, że będzie jakości przyzwoitej, a nie takiej jak w Jarocinie, Katowicach, Krakowie czy w innych miastach Polski? I czy warunki najmu z dochodzeniem do własności będą korzystne dla mieszkańców Kalisza? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja chciałam zwrócić się z prośbą o zakup budek i karmików dla ptaków. Takie akcje były już w Kaliszu organizowane, z tym, że był organizowany zakup budek, zdaje się, dla kotów. Coraz więcej bloków jest ocieplanych i coraz mniej jest miejsc, w których małe, szczególnie ptactwo, może zakładać gniazda. Także ta akcja mogłaby polegać właśnie na rozdawaniu tych budek osobom prywatnym, tak by na posesjach prywatnych mogły je zawieszać i ułatwiać, tak, zwierzętom tutaj schronienie i również miejsce zapewniać lęgowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Sadowska, proszę. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. W roku 2019 zwracałam się do pana prezydenta z interpelacją dotyczącą rozważenia możliwości utworzenia miejsc dla matek karmiących w budynkach Urzędu Miasta oraz w jednostkach im podległych. Była wielka otwartość na tę inicjatywę, bo miasto Kalisz robi wiele, by urząd był bardziej dostępny tutaj dla mieszkańców. Mamy przecież już przewijaki dla niemowląt w ratuszu oraz w Biurze Obsługi Interesanta, czy chociażby w akwaparku dobrze funkcjonujące kąciki dla dzieci w akwaparku i w Biurze Obsługi Interesanta. Oraz takie miejsce powstało również w akwaparku i również Filharmonia Kaliska tutaj deklarowała, że w ich budynku matki mogą spokojnie karmić. Mleko matki jest bezcennym darem dla dziecka już od pierwszych chwil życia. Wiemy o tym wszyscy bardzo dobrze, więc nie będę tutaj rozwodziła się nad tym tematem. Dlaczego nie doszło do stworzenia takich miejsc? Wszyscy dobrze wiemy, co się wydarzyło. Pandemia koronawirusa w sposób bardzo jasny zamknęła nie tylko urząd, ale bardzo wiele miejsc i nie pozwoliła na prawidłowy rozwój tak naprawdę w wielu, wielu aspektach naszego życia. Natomiast myślę, że mamy wreszcie czas dość stabilny i warto do tego tematu powrócić. Mamy już tutaj wstępną deklarację pana prezydenta, że temat uda się w sposób właściwy rozwiązać i otworzyć urząd jeszcze bardziej na rodziny i na matki z małymi dziećmi. To pierwsza interpelacja. Druga interpelacja to też jest powrót do rozmów sprzed kilku miesięcy, kiedy wskazywaliśmy jasno, że na terenie każdego z osiedli i każdego z sołectw powinno powstać miejsce integrujące mieszkańców. Takie miejsca są, natomiast brakuje wielu
na wielu osiedlach czy też sołectwach miejsc zielonych. I chciałabym tutaj wskazać konkretnie przykład Suwisławic, ale Kolonii. Jest to sołectwo, które w ostatnim czasie rozwija się bardzo prężnie. Powstaje tam duże osiedle budynków bliźniaczych. I mieszkańcy jasno na każdych ze spotkań, w których uczestniczę, wskazują, że chcieliby mieć teren taki, który mogliby rozwijać, chociażby w ramach budżetu obywatelskiego, który przysługuje im tak naprawdę każdego roku. Chcieliby mieć teren na zorganizowanie festynu, na pobycie razem po tym czasie, o którym mówiłam przed chwilą, po tym czasie pandemii w sposób jeszcze bardziej szczególny aniżeli wcześniej. I zwracam się do pana prezydenta o rozważenie możliwości, może nie tyle już utworzenia takiego miejsca, bo tak jak mówiłam, w ramach budżetu obywatelskiego można to spokojnie rozwijać. Natomiast o wskazanie, gdzie takie miejsce mogłoby powstać, jeżeli mamy tam tereny miejskie, a jeżeli nie mamy, o rozważenie możliwości zakupu takiego terenu, by służył w przyszłości mieszkańcom. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Włodarek. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Nie tak dawno składałem interpelację na ręce pana prezydenta dotyczącą parkingów w naszym mieście. W ogóle kwestii rozwiązywania tematu związanych z parkowaniem samochodów, zwłaszcza osobowych w centrum miasta. Jak spojrzymy na ten plac po lewej mojej ręce, połowa tych miejsc parkingowych została wykluczona z użytku dla mieszkańców Kalisza. Jest problem na osiedlach, w centrum miasta i nie jest to problem tylko Kalisza, ale jest to problem ogólnokrajowy. Na tę interpelację otrzymałem odpowiedź, że jest przygotowywane duże miejsce parkingowe przy ulicy Majkowskiej i jeszcze w innym miejscu na jednym z miejsc przesiadkowych. Natomiast Kaliszanie mówią, spodziewają się naszych działań, działań samorządu kaliszkiego i panów prezydentów idących w tym kierunku, by w Kaliszu, w centrum miasta powstał parking albo wielopoziomowy naziemny, albo wielopoziomowy, czy jedno chociażby poziomowy podziemny. Jest to sytuacja, nad którą powinniśmy się pochylić, zacząć prace związane z przygotowywaniem i miejsca, i środków finansowych, szukania pieniędzy, bo parking wielopoziomowy, naziemny czy podziemny to są ogromne pieniądze i to nie jest wysiłek budżetu miasta Kalisza, bo na to nas nie stać. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę przy tej okazji, gdy mówię o parkingach, na taką oto sytuację, że mieszkańcy Kalisza pokazują nam radnym, mam na myśli także i siebie, możliwości w centrum miasta, gdzie po kilkanaście, po kilkadziesiąt samochodów może parkować bez nawet udziału kosztów budżetu miasta. Wczoraj grupa mieszkańców Kalisza, a dzisiaj jeden z mieszkańców zwrócił mi uwagę na miejsce na ulicy Targowej przy czy po drugim urzędzie skarbowym. Tam jest plac, gdzie mogłoby parkować, nie wiem, kilkadziesiąt samochodów, a trudno mi to jest określić, a nawet 20. Jest tam szlaban i jest to niewykorzystane miejsce w centrum miasta, gdzie mieszkańcy Kalisza, którzy przyjeżdżają i do ratusza, i do innych instytucji, które są posadowione w centrum miasta, mogliby tam parkować samochody. Ja nie kojarzę, czyja to jest własność, ten budynek, pewnie Urzędu Skarbowego w Poznaniu, ale zwracam się z prośbą w imieniu tych, którzy pomyśleli o wykorzystaniu tego miejsca, byśmy spróbowali zobaczyć, jaka jest możliwość otwarcia dla mieszkańców Kalisza tych miejsc parkingowych, byśmy mogli chociaż w minimalnym stopniu na tym etapie zminimalizować potrzeby w tym zakresie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Bezen
zgłaszał po prostu, że ma, że tak powiem, nie może w formie elektronicznej, dlatego... Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Mam tu dwie interpelacje. W pierwszej proszę pana prezydenta o zamontowanie 4 ławek w Parku Wilkomirskich na osiedlu Majków. Aktualnie są tam tylko 2 ławki. Uważam, że są tam potrzebne dodatkowe ławki, ponieważ mieszkańcy często korzystają z parku i chcieliby mieć możliwość odpocząć i cieszyć się chociażby z pięknej panoramy miasta widocznej z tego miejsca. Wielu mieszkańców korzysta z biegnącej obok ścieżki pieszo-rowerowej i jest tu naturalny, zielony przystanek tej trasy. Mogliby tu chwilę odpocząć i iść lub jechać dalej, ale jest to utrudnione z powodu braku ławek do odpoczynku. Proszę pana prezydenta o pomoc w tej kwestii. I druga interpelacja jest to. Proszę pana prezydenta o zamontowanie wiaty przystankowej wraz z ławeczką przy szpitalu na ulicy Toruńskiej. Wiadomo, że korzysta z tego przystanku dużo ludzi starszych, jadących do i ze szpitala. Nie mają gdzie usiąść i stoją w padającym śniegu lub deszczu, czekając na autobus. Dlatego proszę pana prezydenta o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Małecki. Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni goście. Moja pierwsza interpelacja dotyczy optymalizacji, tak zwanej optymalizacji kaliskich linii autobusowych i nowych linii, które numer 4 i numer 7, które biegną przez ulicę Zachodnią. Obecna siatka połączeń uniemożliwia dotarcie do szkoły na godzinę 8 uczniom szkół średnich, którzy w większości, bo to uczniowie końcówka podstawówki i szkół średnich korzystają z autobusów, niemałe dzieci w większości i osoby oczywiście starsze. Obecne linie, które kończą swój bieg na Dobrzecu i przy Galerii Amber nie pozwalają na dotarcie na czas na godzinę 8 do szkół średnich, a przypominam, że większość szkół średnich w Kaliszu nie jest przy Galerii Amber i na osiedlu Dobrzec. Proszę też o przeanalizowanie połączeń z Zagorzynkiem, o którym szerzej już mówił mój kolega radny Radosław Kołaciński. I trzecia rzecz, prośba o przeanalizowane ponownie połączeń z osiedlem Majków, jako że tam w większości korzystają osoby starsze i obecne połączenia uniemożliwiają mi dotarcie w wiele miejsc w centrum miasta. Drugi temat dotyczy pilnej naprawy progów zwalniających, metalowych, które się poluzowały i tak naprawdę w tej chwili nie uniemożliwiają przejazd przez ulicę Celtycką w sposób bezpieczny przez tą ulicę. To jest dosyć pilna sprawa, bo faktycznie te auta muszą omijać te progi zwalniające, bo ta blacha już jest dosyć wysoko, na wysokości silników. Trzecia interpelacja jest związana z jutrzejszym Dniem Matki. Moja prośba w związku z tym, że z przyczyn merytorycznych, bo Ministerstwo Zdrowia przejęło ten program, został zawieszony program szczepień przeciwwirusowi HPV, profilaktyki nowotworowej. Zostały pieniążki. Moja prośba jest o zabezpieczenie tych pieniędzy dla kaliszanek, które starają się o dziecko i przesunięcie tych pieniędzy w najbliższym czasie na pierwszy pilotażowy program in vitro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie też zabrać głos. Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, ostatnio w mediach społecznościowych szerokim echem odbiła się rozbudowa pola golfowego prowadzonego przez Kaliski Klub Golfowy. Ja chciałbym podkreślić, że nie jestem przeciwnikiem absolutnie golfa. Każda aktywność fizyczna jest pożądana i miła. Natomiast chciałbym zadać pytanie, czy planowana rozbudowa pola golfowego nie zagraża terenom atrakcyjnym przyrodniczo w tym rejonie, w rejonie Starorzecza Bzizie? Oraz czy wiadomo jest panu prezydentowi, jakie działania planuje dalej Kaliski Klub Golfowy w związku z tym, że przez teren, przynajmniej tak wynika z planów,
przez teren obecnego pola golfowego ma przebiegać wariant linia szybkiej kolei. Czy w związku z tym znane są nam plany dalsze, jak to będzie wyglądało? Bo chodzi mi o to, żeby obecne inwestycje po prostu nie były inwestycjami no, zmarnowanymi, można powiedzieć, tak? Bo jeżeli w przyszłości tamtędy zostanie poprowadzona kolej, to może się okazać, że ta rozbudowa pola golfowego w chwili obecnej w tym miejscu nie jest adekwatna. I o to odpowiedź na te pytania prosiłbym pana prezydenta. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzę do punktu 9. Zapytania radnych. Kto z państwa radnych chciałby złożyć zapytanie? Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Przypominam o konieczności składania zapytań również w formie pisemnej. Panie prezydencie, ja chciałam zapytać się odnośnie sytuacji prawnej budynku po byłym Miejskim Ośrodku Kultury znajdującym się przy ulicy Górnośląskiej 71. Wiemy, że swego czasu, myślę, że niedobrą decyzją tutaj pana wiceprezydenta, ówczesnego Dariusza Grodzińskiego, Miejski Ośrodek Kultury zniknął, tak, z naszego kaliskiego tutaj rynku i poprzez to na dzień dzisiejszy wiem, że są problemy, jeśli chodzi o sytuację prawną z tym budynkiem. Jest to miejsce, które byłoby bardzo cennym miejscem z punktu widzenia parkingów dla mieszkańców osiedli właśnie przy ulicy Podmiejskiej, przy ulicy Górnośląskiej. Na dzień dzisiejszy tych parkingów tam brakuje. Praktycznie wieczorami, kiedy mieszkańcy wracają, trwa wyścig o każdy fragment parkingu, każdy fragment chodnika. Mieszkańcy na ten moment radzą sobie jeszcze z tą sytuacją, korzystając z parkingu Kauflandu, ale również wiem, że były już zakusy Kauflandu na zamknięcie dla mieszkańców parkingu właśnie kauflandowskiego, co by spowodowało w tamtym miejscu bardzo trudną sytuację. Dlatego no, kieruję tutaj właśnie zapytanie, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja prawna z tą nieruchomością i czy byłaby możliwość rozważenia właśnie otwarcia tej przestrzeni dla właśnie jako miejsc parkingowych, tym bardziej, że obok mamy szkołę, gdzie również no, utrudnia to tak sytuację właśnie z parkowaniem w tym rejonie. Też chciałabym tutaj zwrócić taką uwagę na to, że miasto mogłoby wyjść w kierunku właśnie ułatwienia trochę sytuacji dotyczącej parkingów dla mieszkańców, bo mamy wiele super hipermarketów, mamy także tutaj Kaliskie z Połem, które dysponują tego typu tak, miejscami, natomiast no, okazuje się, że mieszkańcy coraz mają większy problem z zostawieniem tam samochodu poprzez to, że znajdują bilety z karami, które na dzień dzisiejszy są coraz głośniejsze. I myślę, że można by tutaj próbować również tą sytuację w jakiś sposób rozwiązać poprzez właśnie współpracę miasta, czyli wystąpienie miasta do właścicieli tych firm o no, takie udostępnienie, tak? Chociażby właśnie tutaj w tym okresie nocy, wieczoru tego miejsca jako tego właśnie miejsca, którym można by było ten samochód zaparkować, nie bojąc się, tak, że pojawi się tam kwitek z karą do zapłaty. Także myślę, że taka pomoc miasta tutaj mieszkańcom byłaby wskazana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję panie przewodniczący. To pytanie chciałam zadać w punkcie sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności prezydenta, bo słuchałam uważnie już na poprzedniej sesji i na tej sesji tego sprawozdania i
Brakuje mi informacji zwrotnej na wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 27 marca i Komisji Rozwoju z dnia 24 marca dotyczącej petycji mieszkańców ulicy Moniuszki i Zbożowej. Ta petycja dotarła do radnych w marcu. My jako dwie komisje, być może więcej jest tych komisji, na pewno Komisja Rozwoju i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, wystosowały dwa wnioski. Pierwszy wniosek popierający petycję mieszkańców i drugi wniosek do prezydenta miasta Kalisza o pozytywne rozpatrzenie tej petycji. Ta petycja dotyczyła, przypomnę krótko, budowy ekranów akustycznych, zachowania działki numer 30/4, obręb 28 Tyniec jako terenu zielonego, zbadania decyzji dotyczącej wyburzenia dwóch posesji przy ulicy Moniuszki, posesji, które są wpisane do gminnej ewidencji zabytków miejskich i rezygnacji z budowy zjazdu z ronda na ulicę Zbożową. Nie dostaliśmy odpowiedzi jako komisje na te wnioski i również przeglądałam Biuletyn Informacji Publicznej i tej petycji i odpowiedzi tam nie ma. I takie jest moje zapytanie właśnie, jak prezydent ustosunkował się do tej petycji i dlaczego radni nie dostali odpowiedzi na wnioski, które składali 27 marca. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia, informacje. Pan radny Dariusz Grodziński, proszę. Dziękuję serdecznie. Chciałbym wszystkich Państwa radnych, Panów Prezydentów zaprosić na coroczną La Stradę, czyli Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Działań Artystycznych, ale w tym roku szczególnie, ponieważ ma bardzo jubileuszową odsłonę. To już 30 raz La Strada zagości w Kaliszu. Organizujemy ją razem z jej twórcą, już obecnie przebywającym na stypendium ZUS-owskim, ale ciągle odwiedzającym nas Andrzejem Tylczyńskim i z Katarzyną Guzowską-Lelental, która przejęła po nim prowadzenie i programowanie tego wydarzenia jako dyrektor artystyczny. Ruszamy już za półtora tygodnia. La Strada zazwyczaj jest taka trzydniowa i w tym roku będzie między 9 a 11 czerwca. Natomiast rozciągniemy różne działania eventowe i artystyczne na cały tydzień, więc zaczniemy już 5 czerwca i tak do 11 będziemy w tym korowodzie lastradowym się przewijać. Zaprosiliśmy na jubileuszową edycję wszystkie największe teatry, te, które dotąd przez 30 lat gościły w Kaliszu i zachwycały widzów. Niektóre z spektaklami premierowymi, inne sentymentalnym odgrzaniem pewnych spektakli, jak chociażby sztuka Świniopolis. To są bardzo duże i kosztowne produkcje, ich logistyka, ich przywóz, ich rozłożenie scenografii. No, nastręcza wielu, wielu wyzwań, którym musimy podołać. Kosztorysowo ta La Strada w tym roku 338 tysięcy na papierze, to jeszcze rośnie. Myślę, że zatrzymamy się w okolicach 350-360 tysięcy złotych. Miasto Kalisz wspiera też to wydarzenie kwotą 25 tysięcy złotych, a ja chciałem Państwa wszystkich serdecznie zaprosić do udziału i rozdać programy La Stradowe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Grzegorz Chwiałkowski. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Więc tak, zima się skończyła, piasek na jezdniach był wysypywany w czasie śniegu. Również ja dla zdrowia od ulicy Harcerskiej do szpitala na ulicy Poznańskiej, jak chodzę, to co druga kratka ściekowa, gdzie ma woda deszczowa wlatać, jest zakryta. I woda w czasie deszczów płynie nie kanałami, a jezdnią i grozi to, że ulica Chopina czy Kościuszki jest zalewana. No więc teraz troszeczkę historii powiem, jak to było robione przed wojną i 2-3 lata po wojnie. No więc teraz w czerwcu kończę 86 lat, także nie będę opowiadał bajek, tylko to, co widziałem. No więc tak, całe lato był wóz taki szczelny, zaprzężony w jednego konia i facet jeździł po wszystkich ulicach i miał wodę, wlewał do kanału, bo w tym momencie, jak było lato, no to ten piasek był bardzo zbity i nie szło go wyjąć. A jak on wodę wlał, to takim szpikulcem ten piasek wzruszył, miał specjalną na kiju szufelkę i ten piasek z osadnika rzucał do wozu. I był ten piasek wywożony. No więc w momencie, jak te kanalizacje były przed wojną robione, to przy każdej kratce ściekowej był poniżej rury odprowadzającej wodę taki kwadratowy gdzieś na pół metra na pół metra odsadnik i tam ten piasek się gromadził. I to zabezpieczało, że odpływ wody był zawsze pewny. No i teraz ja już tak to bardzo długo przemyślałem i w tej chwili bardzo mi się podoba, jak są chodniki czyszczone tą czyszczarką z drucianym drutem. No więc w tym układzie, jeśli byśmy przy wszystkich tych ulicach puścili tą szczotkę drucianą przy krawędzi chodnika, no to automatycznie też kratki ściekowe by były odsłonięte i ewentualnie resztki piasku, które są przy krawędziach, by były też zebrane i automatycznie wodociągi by nie miały roboty, bo te rury by się nie zatykały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Wiceprezydenci, Szanowni Państwo Radni, moje oświadczenie czy też wnioski wynikają, no nie ukrywam, że z perspektywy historyka, któremu miasto Kalisz jest szczególnie miłe i dotyczą one tak naprawdę trzech spraw. Sprawa pierwsza jest związana z tym, aby miasto Kalisz, i tego oczekuję od Pana Prezydenta, od Panów Wiceprezydentów, zaangażowało się w proces ściągnięcia dotychczasowych szczątków wielkiego kaliskiego podróżnika Stefana Scholz-Rogozińskiego. Informacje, jakie powziąłem między innymi od pana ministra Jana Dziedziczaka, wskazują na to, że jest szansa na to, aby ten wybitny polski patriota, wspaniały badacz, powrócił jakby tutaj do swojego rodzinnego miasta. W związku z tym liczę na to, że zaangażowane zostanie tutaj miasto Kalisz i okaże daleko idące wsparcie dla tej idei. Druga idea, która narodziła się niedawno, która ma szansę na dosyć szybką realizację, to sprawa uhonorowania generała Franciszka Altera, dowódcy 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty, który zmarł w obozie jenieckim nomen omen 23 stycznia 1945 roku. Jego prochy pozostają na obszarze Niemiec. Niestety w obecnej chwili nie jesteśmy w stanie ściągnąć
doczesnych szczątków pana generała do Kalisza, ale wydaje się, że dobrym posunięciem byłoby upamiętnienie tego wielkiego Polaka, dowódcy jednej z najlepszych dywizji Wojska Polskiego w trakcie wojny obronnej 1939 roku. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym przypomnieć nam, Kaliszanom, że oddziały 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty to były oddziały, które wchodziły w skład Armii Poznań, a więc ten najbardziej jakby szlachetny etap wojny obronnej z perspektywy Polski, bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, one były czynione rękami Kaliszan i myślę, że ich dowódca, który zmarł w niewoli, zasługuje na upamiętnienie. I z tym bezpośrednio wiąże się jeszcze jedna prośba, to jest rozważenie możliwości upamiętnienia w ogóle Kalisza jako miasta garnizonowego z jednej strony, a z drugiej strony olbrzymiego dorobku Kaliszan, którzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego odbudowali nasze miasto. Szanowni Państwo, tu znowu sięgnę do historii. Przypominam, że w 1914 roku Kalisz w wyniku działań wojennych, Kalisz i belgijskie bodajże miasto Lisz, były najbardziej zniszczonymi miastami, jeżeli chodzi o działania wojenne. A Kaliszanie, oczywiście przy współpracy ówczesnego rządu, odbudowali to miasto. I my powinniśmy pielęgnować to dziedzictwo. W związku z tym też pragnąłbym, żebyśmy mieli takie miejsce w Kaliszu, gdzie i Kaliszanie, i przybyli turyści mogliby poznać historię Kalisza w dwudziestoleciu międzywojennym oraz Kalisza jako miasta garnizonowego. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. Proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni radni i nasi zaproszeni goście. Bardzo dziękuję za ten biuletyn. Cieszę się ogromnie, że miasto Kalisz wspiera finansowo, a tym bardziej się cieszę, że tegoroczna edycja odbędzie się w wielu miejscach naszego pięknego miasta. Tudzież zwrócę się także do naszych drogich pracowników Urzędu Miasta. Ja ten biuletyn Państwu przekażę, bo rozumiem, że zaproszenia, biuletyny także trafią do naszych naczelników i pracowników Urzędu Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, jutrzejszy dzień jest dniem wyjątkowym. 26 maja to Dzień Mamy. Z tego miejsca wszystkim mamom, szczególnie pracownikom naszego urzędu, ale także mamom, które nas słyszą, składamy najserdeczniejsze życzenia w imieniu prezydenta Krystiana Kinastowskiego, Mateusza Podsadnego oraz własnym. Życzymy Państwu dużo zdrowia, wytrwałości. Bycie mamą jest to trudna rola, o czym wielokrotnie się przekonujemy i dowiadujemy, chociażby my jako ojcowie. A z tego miejsca serdecznie zapraszam w dniu jutrzejszym na wiele wydarzeń związanych, chociażby festyn na osiedlu Kaliniec, to chyba festyn z okazji Dnia Mamy, a nie Dnia Dziecka, ale to rozumiem, że jakaś pomyłka. Natomiast dwa koncerty, które się odbędą, to jest Filharmonia Kaliska i oczywiście Hala Arena, bezpłatny koncert z okazji Dnia Mamy, a zaproszenia w Centrum Informacji Turystycznej jeszcze do odebrania. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezydentowi i o głos poprosił pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado, tutaj troszeczkę może chciałem jakby uzupełnić wypowiedź pana przewodniczącego Skarżyńskiego, bo nie wypada, co prawda nie są żadną rodziną. Chodzi mi o złożony kiedyś wniosek dotyczący Stanisława Skarżyńskiego i jakby nadania jego imieniem uhonorowania, czy to ulicy, czy ronda. Oczywiście w Kaliszu jest ulica Skarżyńskiego, tylko że po wojnie towarzysze po 45. wiedzieli, że była ulica jakiegoś Skarżyńskiego i ktoś tam usiadł i znalazł Bolesława Skarżyńskiego, który był notabene jakimś tam profesorem, chemikiem, ale należał tam, gdzie trzeba, więc nadano tą uliczkę Skarżyńskiego, a ona była koło Żwirki Wigury. To tak przed wojną planowano, żeby pilotów uczcić. Natomiast Stanisław Skarżyński jest tym bardziej znanym Skarżyńskim, z całym szacunkiem dla pana przewodniczącego. I nie jest to absolutnie bliska rodzina. Nie, ale tu nie chodzi o to. Po prostu, dlaczego uważam, że warto, żeby to uhonorować tą osobę? Chciałem tylko przypomnieć, że związany był bardzo z Kaliszem. Co prawda urodził się w Warcie, ale uczył się w zespole szkół ekonomicznych. Wtedy to była szkoła handlowa. Poza tym
służył właśnie w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. W wojnie polsko-bolszewickiej odniósł rany. Był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Później zajął się lotnictwem i to był pierwszy Polak, który ustanowił rekord przelotu lekkich samolotów. Na RWD 5 bis przeleciał z Afryki przez Atlantyk do Brazylii, za co otrzymał najwyższą nagrodę lotniczą ówcześnie przyznawaną. Także postać wybitna, bardzo zasłużona, zginął w czasie wojny i uważam, że warto przy tej okazji też rozpatrzyć, żeby taką osobę uhonorować, bo ta uliczka, która niestety po wojnie została przez, nazwijmy to, władzę tak zwaną ludową, dziwnie zmieniona. Ja tam wiem, że tak parę osób nie chciało tej zmiany, ale jeśli chodzi o Stanisława Skarżyńskiego, naprawdę warto go docenić, bo jest to postać, która jeśli chodzi o Kalisz tutaj, no bardzo swoim nazwiskiem nasze miasto rozsławiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym możemy przejść do punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 64. sesji. Następna, 65. uroczysta sesja odbędzie się 2 czerwca o godzinie 17. Natomiast sesja absolutoryjna, 66., odbędzie się 22 czerwca o godzinie 9. Dziękuję Państwu radnym, dziękuję zaproszonym gościom.